No bo, do, bo takie coś do świń to by się nie nadało, nie? Bo za, do świń to by trzeba było za dużo przywieźć. Mówię tutaj o tych. Ja mówię o krowach. No no, ja rozumiem o co chodzi. Co? Boże, miałem takiego jakiegoś dziwnego laga, że nawet zombie sam zaczął szopać, nie? I nie mogę. Wszyscy słyszeli, Adaś, słyszałeś to? No, on cały czas nam coś gadał i nie wiadomo co. Halo! Ja takim przestraszonym, głosem, jak on to powiedział, nie? Ja pierdzie, bo myślałem, że na ulicę wypchnę tą belkę, bo już bokiem był John Deere. Na belkę najeżdżę. Też tu się daje? Gdzieś w głowie albo chleb, albo ciastka na przykład. No, coś takiego. Więc myślę, że na pewno. Tak, na pewno takie coś sobie zrobimy, żeby po prostu, wiecie, na okres zimowy już była zabawa jakaś z tym. O Jezus Maria, tu akurat mordo mogłeś nie wyłączać, nie? Jak ty nie wyłączasz zawsze na nawrociach, to tu mogłeś nie wyłączać. Z krowami nie znasz? Na naszym głównym. Dobra. To jest główne nasze gospodarstwo, a krowy to krowy. Tamten to jest dodatek mieszkaniowy. Tak, to jest. Za bezdomny. To jest fundusz emerytalny. Taki specjalny. Ale gańzia mi po mordzie dostałem teraz. Trzeba to obciąć, przyjechać. Gańzia by zapalił. Znaczy, słucha? To pytał. Kto powiedział? Kto powiedział? Ja, Jezu! Kto powie? Dobra, dobra, idę na swój zakres. Czekaj. Wczoraj od jednej z naszych cudownych znajomych dostałem fajną wiadomość zakończoną. Słucham, kto powiedział? I tak trochę mi weszło to do głowy. Witam was w serii Spadek po dziadku. Na razie jeszcze taka nazwa zostanie. Zobaczymy, może ona zostanie, może ją zmienimy. To nie podcinaj sobie, proszę. Żeby było gdzie maszyny chociaż chować. Pod jakąś dachówką jeszcze na pewno jest tak, że nie przecieka. Czekaj. Tu jest. Tu na środku trzeba zostawiać maszynę. Ale tutaj, jakbyśmy dach zmniejszyli mordę, to byśmy na środku mieli idealne. Może co robisz? Czekaj, może to bym wyciął, tak mi się wydaje. I wyjeźdźmy na tartak najlepiej, żeby się dorobić, co? Słuchajcie, jakby opona miała wybuchnąć. Kurwa, zakręci! Co to było? Mordo, nie ma... Braciszku kochany, proszę, poczekaj na mnie. Zaraz... O, maska się otworzyła, poczekaj! O, kurwa, poczekaj, bo muszę ty! Przymknij, weź, przymknij, przymknij! Gwoździa muszę, no, przymknij! Naciągnij! Dobra! Ty! Serdy wiają wszystko! Jak ty? Jak w przeznaczenie? Czemu? Czekaj. Nawet trąbik działa, nie, weź nie odpinaj pasów, nie! Lepiej nie! Chłopie, to było jak w przeznaczenie. Ale żeś pion czwórkę zacapował, nie? Ręką? Ręką, to ja myślałem, że ty za pedo będziesz łapał. Daj Boże, żebyśmy dojechali jako do chłopaków na tartach, bo tragedia będzie przecież. Uważaj! Jednego? Dobra. Jedzim, co? Możesz mi jechać. Jezus. Ale żeś jasnych wind, jakie było odważenie. Co to było? Pieniek tam jest pewnie. Aha! Ja wiem, Licha, mówię, lina była do samochodu. O, tu coś jeszcze jest, mordo. Tak? Ale fajne, podoba mi się fizyka jazdy, jeżeli chodzi o ciągniki, bo nie ma tak, że on się rozpędza szybko, 3, 2, 1, już ma fulla. Tylko on tak fajnie powoli teraz. Czekaj, Boże, jak ty żeś mnie przelęknął, nie? Jak żeś się wydarł, bo trochę tu dalej wyciągnę, Chłop bo i się tak... wydarł. Cię przestraszyłem.